Ta gra zmienia wygląd potworów na podstawie osobowości gracza. W Silent Hill Shattered Memories twórcy postanowili stale badać profil psychologiczny gracza i wykorzystać to przeciwko niemu. Na początku gry musimy po prostu odpowiedzieć na kilka pytań, ale później gra obserwuje to, jak sterujemy naszą postacią i stale aktualizuje dane na nasz temat. Jeśli gracz będzie przeszukiwał kosze z damskimi ubraniami, czy dokładnie obserwował plakaty z kobietami, to ścigający go potwór zacznie przypominać kobietę. Gdy gracz przykuwa większą uwagę butelką alkoholu, jego potwór zacznie wyglądać na bardziej schorowanego i opuchniętego. Istnieje wiele wersji potwora i każdy gracz otrzymuje taką, jaka najbardziej do niego pasuje. Taki zabieg tworzy bardzo nieprzyjemny i mroczny klimat, bo przecież nikt nie lubi być obserwowany i oceniany w ten sposób.